Piękny tramwaj przejechał, proszę Państwa. Piękny tramwaj. Do Karczewa jeździ jeden za drugim jakby. Co tu ciekawego w kierunku Mińska Mazowieckiego na Otwock do Karczewa? A autobusów nie ma, jest po 10.15, 22.15, nie jest późno. Autobusów nie ma, proszę Państwa, no to cóż. Obserwujemy, jaka mentalność w Polsce, jaka mentalność w Warszawie. Już tej Anicie powiedziałam, słuchaj, ty jesteś tak samo jak ten Ireczek Rumunka, że tak boi się słowa centralny. Dlaczego? Dlatego, że żeby nikt nie rozszyfrował, że on nie ma gdzie mieszkać, że śpi za Blue City na Ochocie, na działkach i że jak ktoś powie centralny, to on zawsze unika słowa centralny i jako ten, który nie ma gdzie mieszkać. A coś ty bezdomna? No to więc Anita dzisiaj przechodziła przez ten centralny, no bo ona musiała być w multikinie, bo za darmo film. A ja mówię, a słuchaj, a czy był bankiet? Ona mówi, coś ty, nie było żadnego bankietu, a film okropny. Ja mówię, to jak okropny film, to się za darmo nie idzie, a ty idziesz za darmo i boisz się też, jak ta Rumunka Ireczek, przejść przez dworzec centralny. Janek Witek mówił wprost, że u Niemców to na dworcu, na centralnym są banki, jest wszystko. A tutaj to się boją, wstydzą. Proszę Państwa, taka mentalność głupich Jasiów. Taka mentalność głupich Jasiów na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie. Taka Polska, ona z tego nigdy nie wyjdzie. Jest ten typ taki autorytarny, że są biedaki, którzy w domu nie mają co jeść, bo ich nie stać, ale przez centralny to oni nie będą chcieli przejść, bo co ludzie powiedzą.